rozpoczniemy przechodzimy do kolejnego punktu. To jest informacja zarządu. I tutaj w informacjach zarządu, drodzy Państwo, ma swoją kartę ma. To jest chemik drożnego. Znaczy tutaj tak, na Pani Przewodnicząca Ziarkowska pytała Pani odnośnie nazewnictwa, żeby Panu księdzu prałatowi Janowi nadać ulicę jego imieniem. My sprawdzaliśmy, no, jedynie w chwili obecnej, znaczy jedyny był przypadek, że żyjącemu nadano Janowi Pawłowi II. Nie praktykuje się, żeby za życia nadawać. No tak, ale cieszy, już nie będzie no, cieszy. Bardzo się wniosek. A to nie potrzebuje, bo teraz nadać nazwę ulicy. Ale przecież nie życie poza granicą. Pani Zosiu, bo tu jest tak, że procedura jest taka, że to komisja nazewnictwa opiniuje, a obok Pani siedzi członek tej komisji Rady Miasta. Ja nie jestem w komisji nazewnictwa. W zasadzie jest taki zamiar, żeby tą nazwę osiedle Awia zmienić jeszcze, więc... Członkiem Komisji Kultury, natomiast... Nie jestem w zespole. To jest zespół powołany, ale zawsze komisja może go domować. Bardzo może będziemy się zajmować zmianą nazwy osiedla Awia, więc będzie to powiedzmy. Teraz będzie miał 50. rocznicę kapłaństwa. I chciałam powiedzieć, że to będzie odpust u nas. Tak jest. Odpust świętego brata Alberta. Dostałam już nawet zaproszenie. Tak. Dzięki temu, że poszłam za pana przewodniczącego do tych warsztatów, to pan ksiądz rozdawał zaproszenia i dostało mi się. Także no, bardzo, bardzo prosimy, naprawdę. To by był taki ładny gest ze strony dzielnicy. Nic by nas to nie kosztowało wreszcie, a to był prezent świetny i cieszył się. To może pomnik. Tego nikt nie kwestionuje, nie wiemy też. Nie czekaj. Drodzy Państwo, dalej informacja. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w akcji Oddaj swój PIT w Radzie Dzielnicy. Wiem, że był pan Marek Sadowski cały dzień, teraz jest pani Ania Brzydniak, była córka, tak? Tak, musiałam zastąpić, bo ja... Kto jeszcze raz? Ja nie obłożnie chorobę. Pani Marku, kto jeszcze raz był? Proszę powiedzieć. No kolega Marek Ziemiański się pokazał. Marek Ziemiański, ja też byłam. I pani koleżanka. Także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej akcji. Tak. Drodzy Państwo, informacja to co prawda w punkcie przewodniczący komisji, ale w związku z tym, że do nas też dotarł program naprawczy dla Szkoły Podstawowej nr 52, to jest to, że będzie spotkanie, komisja będzie we wtorek o 17, tak? No i będzie przedmiotem komisji również omówienie właśnie tego programu naprawczego Szkoły Podstawowej 52. Drodzy Państwo, informuję też, że jako zarząd, w związku z tym, o czym mówiliśmy, że te środki finansowe, którymi dysponujemy, również planie finansowe nie są wielkie, dość powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyły się z kwoty 50 tysięcy do 40, a jak wiemy ceny rosną i na przykład wzrósł ostatnio czynsz, no to mamy problemy, znaczy mamy problemy, możemy mieć problem ze spięciem budżetu, całego zapięciem budżetu, bo my płacimy czynsz za lokal, który udostępnia nam ZBK, więc jednostka miejska, dlatego wystąpiliśmy do kancelarii przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o to, aby dołożyli nam dodatkowe 1500 zł, które są niezbędne na pokrycie czynszu w skali całego roku, ale też wystąpili do ZBK o rozważenie możliwości w ogóle zrezygnowania z pobierania od nas opłat. Wszak jesteśmy jednostką pomocniczą gminy, które płacić mamy jednostce organizacyjnej, więc no, sytuacja jest co najmniej kuriozalna. No niemniej zobaczymy, jaki z tego będzie efekt. Chciałbym bardzo serdecznie też podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyjeździe do Warszawy. Młodzieży w ramach Krzyżyńskiej Akademii Samorządności byli pan Marek Ziemiański, pan Bogdan Krupa, pan Zbigniew Uchmaniec, pan Piotr Nowak, pan Krzysztof Kwiatkowski i pan Marek Ziemiański, i pan Łukasz Cieślik.
I drodzy Państwo, jeszcze jedna informacja. Polska przegrała, nie? W najbliższą sobotę odbędzie się koncert 35. Nowa Płyta Dlaczego Zmiany. W naszym kościele, kościele świętego brata Alberta, sobota godzina 19, wystąpi zespół Jeskie Siume. Zaproszenia są u Pani Ali, ale już się rozeszły. Serdecznie zapraszamy. Ci, którzy mają być za 15.06, tak jak umawialiśmy się, bardzo się przygotować, to już wiedzą, że mają być. Drodzy Państwo, jak ktoś jakieś dodatkowe zaproszenia, jak ktoś potrzebuje dodatkowe zaproszenia, to ja jeszcze dysponuję jakimiś zaproszeniami, także nie ma z tym problemu.